Dzień dobry. Dzisiaj spróbujemy opracować szantę mewy. Szanta znana jest z repertuaru Tomasza Opoki i innych. Tomasz Opoka przetłumaczył tekst. Melodia jest Johanna Meyera, kompozytora holenderskiego. My zajmiemy się wersją, a właśnie do mojego opracowania posłużyła mi wersja Andrzeja Koryckiego. W opisie macie Państwo link. Wybrałem tę wersję tak naprawdę z trzech powodów. Po pierwsze, jest ona grana w A-moll, a więc tak naprawdę my na harmonijce powinniśmy grać ją na harmonijce C i właśnie nam pasuje, więc możemy razem z tym wykonaniem grać. Po drugie, wersja Tomasza Opoki ma w środku dość duże pauzy, które fajnie wyglądają, jak śpiewamy, gramy na gitarze. Jeśli gramy tylko na harmonijce, to tam jest dziura, nic nie słychać. Również w wykonaniu Andrzeja Koryckiego tam jest harmonijka i przedstawię Państwu również, jak zagrać taki dodatkowy wstęp, czy ewentualnie przerywnik pomiędzy zwrotkami. Najpierw główna melodia, bardzo proszę. Jak już wcześniej powiedziałem, my gramy na harmonijce C, gramy w czwartej pozycji, nasza szanta jest grana w tonacji A-moll, właśnie ta sama tonacja, która jest u Andrzeja Koryckiego. Jak zajrzycie Państwo do tego wykonania, to zauważycie, że przed tą szantą jest tam takie małe solo na harmonijce, które powtarza się potem pomiędzy zwrotkami. I teraz Państwu przedstawię to solo. Ono jest troszeczkę w innym tempie niż to, co przed chwilą zagrałem, ale proszę poczekać, za chwileczkę zagram wszystko razem, będzie w tym samym tempie. Bardzo proszę. A teraz spróbujmy to wszystko razem złożyć, czyli na początku, przed pierwszą zwrotką zagramy właśnie ten wstęp, następnie zagramy zwrotkę i refren. I tu mała uwaga, przy przejściu z refrenu bardzo proszę, że tak powiem, zgubić ostatnią nutkę. To znaczy nie gramy ostatniej nutki refrenu, gdzie tam jest minus 6, tylko zamiast tego minus 6 od razu przechodzimy do naszej przygrywki, do piątki, no i potem normalnie gramy. Ja jeszcze tę drugą przygrywkę, którą mam na końcu, zakończę tak, jakbyśmy to zakończyli na końcu utworu, czyli tam zagram jeszcze dodatkowy dźwięk A, czyli szósty kanał na wdechu. Teraz gram to wszystko troszeczkę szybciej, jakieś 15% szybciej niż pierwsza wersja i tempo przygrywki i tempo melodii są do siebie dopasowane. Tak naprawdę jeszcze w wykonaniu Andrzeja Koryckiego mamy tam jeszcze inny kawałek grany na harmonijce, jeszcze inne solo, ale to tutaj już każdy może sobie popróbować i jakieś takie własne solo gdzieś tam w środek dodać. Bardzo proszę, ta wersja, wszystko razem, i przygrywka, i melodia. Thank you.
I to było na tyle. Może jeszcze na koniec jedna uwaga. Jeśli będziecie grali ten utwór w zespole, na przykład gitara i będzie wokal, no to oczywiście nie gracie cały czas melodii, no bo się to będzie gryzło z wokalem. Ewentualnie zagracie tam gdzieś w środku jego choru, jeden chorus. A na czym się powinniście skupić? To właśnie na naszej przygrywce i wtedy, kiedy wokalista nie śpiewa, a gitarzysta wypełnia pauzę, tam troszeczkę zaszaleć i troszeczkę posolować. Dziękuję bardzo i zapraszam na następne kursy.